Ale wydaje mi się, że już z tobą rozmawiałem. No, rozmawiałeś z nim. A coś ci się chyba wbrew stało, nie miałeś czegoś takiego. No, fryzjer tak zrobił. A jaki to efekt wywołuje, że cieszysz się, że masz takie coś? No, mi się to podoba. A I dlaczego ci? dziewczyny mówią. A czemu ci się podoba? No, nie wiem, tak mi się po prostu podoba. Jestem Ale no przystojniejszy podaj od tych. trzy powody, proszę. No. Dodaje mi to, nie wiem czego. No kurwa, no podoba mi się, no nie wiem, no po No prostu mi się ale no podoba, nie więc umiesz kurwa. trzech powodów, chyba umiesz język polski i masz logiczne Nie myślenie, umiem. więc podaj trzy Nie, powody. bo ja. Nie, bo ja umiem tylko język angielski, a polski się dopiero A uczę. umiesz różne takie inne języki, ciekawe, obce. Ja na przykład No umiem. łaciński umiem język. No. A ty mieszkasz w. Czekaj, ja Szmaragdowym pamiętam, Grodzie. no ja chciałem powiedzieć, nie, gdzie to Mieszkam w jest? Szmaragdowym Grodzie i tam właśnie mieszkańcy, Mańczkinowie, nie, mają zielony kolor, wszystko w zielonym kolorze, a ty masz, widzę, taki różowy, taki wrzozowy na ścianie. I tu masz jakieś minionki fajne, eleganckie. No. A czemu A masz czemu ty masz taki okula? taki A ile? wystrój wnętrza dziecinny, infantylny, moje dziecko, powiedz mi. No bo to jest pokój mojej siostry. I znowu się włamałeś do siostrzyczki biednej? No. Ale nie można. No nie można. No i dlaczego? Dlaczego No nie, a ty. włamałeś się do pokoju twojej siostry dobrej? Bo jest tu lepszy internet. Aha, czyli w pokoju siostry jest dobry, szybki internet, dzięki czemu nie ma lagów u ciebie i możemy normalnie rozmawiać. Tak. No to fajnie. No, a ty znowu masz live'a? Tak, dzisiaj mam czapkę. I ile masz osób na live'ie? A czemu pytasz? No tak z ciekawości. 150. A jak się ten twój kanał nazywa? Jesteś zapominalskim głupcem. Proszę, Patryk Garkowski Live. A czemu ty mnie wyzywasz? No bo już ci mówiłem, jaki mam live kiedyś. No, ale może zapomniałem. Ale nie zapomina się jednostki genialnej, a mój live jest genialny. No, skąd taka pewność? Mam wysoki i obiektywny autokrytycyzm. Dobrze diagnozuję rzeczywistość społeczną. Okej. Więc podaj mi I nowe argumenty, dlaczego masz taką tutaj ranę na brwiach. bo jestem przystojniejszy. To jest jedno. Od kogo jesteś przystojniejszy? Bo na pewno nie ode mnie. No, jestem od ciebie dużo przystojniejszy i Jeszcze uważam, raz że to powiedz, patrząc mi prosto w oczy, chłopczyku. jestem dużo od ciebie przystojniejszy. Mylisz się, ty Nie, arogancki głupcze. to ja byłem misterem Polski w 2020 roku, a nie ty, więc. Misterem Polski w grze no tej Minecraft, co tam są takie różne stwory, takie A ty mnie klocki. zaczynasz, a ty mnie denerwujesz, jak cię spotkam, a ci przypierdolę, Ale to ci te słuchaj, okulary jest spadną. taka gra Minecraft i tam są takie klocuszki, różne fajne stwory. No to tam się nadajesz. A czemu ty masz okulary jak Harry Potter? Mam lekarskie okulary, bardzo długo wybierałem okulary i takie mi się tylko spodobały, takie właśnie maluciękie lekarskie, bo ja mam bardzo duże wykształcenie, wiesz, i takie mi się podobają kształtem okulary, okrągłe. A ile ty masz lat? Ja mam lat 34. I jakie ty masz wykształcenie? Ukończyłem szkołę policjalną opiekuna medycznego, ukończyłem szkołę policjalną technika farmaceutycznego 2-letnią. Zdałem teraz po powtarzaniu na 4. rok studiów prawniczych.
jednolitych magisterskich. Chodzę w weekendy na studia z pedagogiki niestacjonarne. Jestem na drugim roku już. Chodzę do szkoły policjalnej Technik Ochrony Fizycznej Osób Imienia. Jestem na trzecim semestrze tej szkoły. I chodzę do szkoły policjalnej Technik Masażysta. Jestem na drugim semestrze tej szkoły. Ukończyłem bardzo wiele kursów, między innymi kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Tyle ci wystarczy na razie, A żebyś jeszcze wiedział, ma, co? a jeszcze, a to wszystko, czy jeszcze jakieś szkoły poukończyłeś? Pełny wykaz mojego wykształcenia znajduje się na moim super fajnym blogu osobistym. Okej. I miałeś kiedyś chociaż czerwony pasek, czy zawsze do dupy ci szło Ale i słabe gdzie? oceny Ale miałeś? gdzie czerwony pasek? Na pupce czy Na gdzie? świadectwie. Na Co? świadectwie. Na świadectwie. Nie twoja to sprawa. A masz powiedzieć, jak się tak chwalisz, to już się Ale pochwal. ja chcę o tobie rozmawiać. Niczego nie wiem o tobie nadal. No to jeszcze popowiadaj po osobie. Tylko Jakie jeszcze? wiem tylko, że jesteś ty włamywaczem i się włamałeś tutaj do biednej siostry, do jej pokoju. No. Przypomnij widzom i mnie, ile masz lat, chłopczyku. 18. Aha, no to już jesteś organizmem dojrzałym. No tak. Oj, przepraszam. No, masz jakieś pytanie? Chciałem zadać pytanie, ale przerwało mi moje lekkie beknięcie po jogurtach chyba, bo jadłem jogurty. A ile ty ważysz? Ważę tyle, co ten bohater filmu Leprechaun. Nie wiem, co to jest. Mniej więcej tyle ważę, co bohaterka filmu Plazma, czyli Plazma tytułowa. To ile ona waży? Oblicz sobie w główce. Ale ja nie wiem też, co to jest. Nie wiesz, co to jest plazma? To jest taka flegma wielka. Znacznie większa niż te, co ja wypluwam do chusteczki. I był taki film, Plazma, z lat 80. I ty przypominasz jednego z bohaterów. Dlatego właśnie mówię o filmie Plazma. A ile masz wzrostu? Wzrostu mam tyle, co z krzat. A masz dziewczynę? W szmaragdowym grodzie nie uznaje się takich małżeństw, ale i nie mam dziewczyny. Czyli jesteś prawiczkiem? Nie. Do kogo ruchałeś? To jest zbyt intymne pytanie, mój drogi. Oj, telefon mi dzwoni, poczekaj. Ale bo nie, bo mam daleko telefon. To nie będę szedł do niego, ale nie zapomniałem wyciszyć, wiesz? No, a kto to do ciebie dzwoni? Nie wiem, bo ktoś ma mój numer i dzwoni do mnie. Dlaczego do mnie dzwonią? Ja nie wiem, bo to jest prywatny numer. To podaj numer. Nie zasługujesz, bo to jest prywatna sprawa. Jaki mam numer, ja nie będę podawał. Okej. A ile razy ruchałeś? Raz tylko? Najpierw ty powiedz ile. No, z 11-12 razy. A powiedz mi, ty ruchałeś worek treningowy, taki co się nawala, taki co miał taki Dawid, taki worek. Nie, kobietę. A ty taki worek ruchałeś? A ja myślę, że jak mówisz kobietę, to chodzi ci o lalę dmuchaną, bardzo fajną, tak? Nie, o istotę żywą. O, jak ładnie się wypowiadasz. No. A wiesz, że o istoty żywe trzeba dbać, o ich dobrostan trzeba dbać? A ty dbasz? Tych, widzę, lubisz przemoc, a ja jestem pokojowy, dbam o ludzi, jak z nimi A skąd rozmawiam. wiesz, że wolę przemoc? Co? A skąd takie masz przypuszczenia, że wolę przemoc? Mam takie przypuszczenie, bo już niejednokrotnie zagroziłeś mi dokonaniem przemocy na mnie. No tak było.
Już przypominasz sobie, mój kochany, przypomniałeś sobie. No. A Dobrze. jak myślisz, dlaczego chciałem tu wpierdolić? Bo jestem genialny i mi zazdrościsz. Nie. Zazdrościsz mi, że ty jesteś Bo pachołem, zaczynałeś. jesteś na dnie drabiny hierarchii społeczeństwa, a ja jestem sułtanem. Nie, jesteś właśnie na dole. To ja jestem twoim panem. Ale I se czemu uważaj, ja? bo jak cię spotkam, A czemu mówisz o a jak jakimś cię spotkam, panie? Ja nie mam żadnego pana, a nawet ty kiedy jeśli będziesz byłbym ostatni raz? dzikiem. Ale nie przerywaj mi, nie przerywaj mi, bo to kultura wymaga. No. Kiedy będziesz ostatni raz u dentysty? Dokonaj oceny kiedy. No bo jak chcesz, to możesz być jutro u dentysty, jak cię spotkam i ci powybijam zęby, jak będziesz niemiły. A wiesz, że zęby Więc się są lepiej. potrzebne do mówienia? No to lepiej się uspokój, nie Wiesz, że wyzywaj. zęby są potrzebne do rozcierania pokarmu i rozdrabniania, moje dziecko? No wiem. Widzę, że nie znasz się na anatomii i fizjologii tak jak ja. No to poopowiada, jak taki mądry jest. Znam się na weterynarii, na chirurgii i na szeregu innych dziedzin, w tym jestem wynalazcą wielu maszyn. A ty kim jesteś? Czym się zajmujesz No to w jakie niby? Jakie maszyny wynalazłeś? Ochrona patentowa zabrania mi mówić o konkretnych nazwach i projektach. Bo chuja kurwa wynalazłeś. Dobra, no A ty myślę, że nigdy nic nie wynajdziesz. A jaki masz zawód? Pewnie fizycznie pracujesz, co już? nie. Ja się jeszcze uczę. A na kogo się uczysz? Na elektryka, na mechanika samochodowego, na kogo? Nie. Czekaj. O kurwa. Co ty? Co ty Na zrobiłeś? technik organi Czekaj. na technik organizacji. Co? Technik organizacji reklamy? Tak. Ale co to było przed chwilą, że tak zrobiłeś rączką? No bo mnie ręka bolała, musiałem ją wyprostować. Widzisz, człowiek nie może być unieruchomiony, musi się ruszać. Zgodzisz się ze mną? No. No właśnie, jakby człowiek był unieruchomiony wiele godzin, to doszłoby do nieodwracalnych uszkodzeń. No. A powiedz mi, jak często uprawiasz sporty, moje dziecko? 4 razy w tygodniu, bo ja ci mówiłem, że ćwiczę MMA. FAME-MMA? MMA. Ale nie zaproszono cię do FAME-MMA, nie brałeś udziału. No bo ja nie jestem sławną osobą. To znaczy, ja znam sławną osobę, jest moim przyjacielem i rozmawiałem z nim sobie i on brał udział jako zawodnik i będzie brał jeszcze udział w FAME-MMA i ma na imię Kasiusz. Kasiu Życiński, Don Kasio. I to jest mój nowy kolega fajowy. Jest on super. No. A jest i bardziej inteligentniejszy niż ty, czy ty jesteś bardziej od niego inteligentniejszy? Nie chcę diagnozować jego intelektu, bo nie przeprowadziłem badań żadnych w jego kierunku, więc nie mam prawa się wypowiadać. A ty kiedy będziesz siedział na fanę MMO? Na Fame MMA ja nie będę nigdy i nie będę walczył z Gracjanem Rostockim, czy jak mu tam, bo ja nie lubię przemocy i nawet jak mnie tam by zaproszono, to bym pewnie chyba odmówiłbym udziału. A na przykład gdyby ci zapłacili 1 000 000 zł za tą walkę? Milion, mówisz milion polskich pieniędzy? No. No to bym chyba wziął udział. Tak, i wiem, i No. bym potem błagał o litość tego oprawcę, bo ja jestem słaby jak motyl. Jestem taki delikatny. A czemu jesteś taki delikatny? Bo jestem już osłabiony życiem i wieloma czynnikami. No to wymień te czynniki. Wiek jest podstawowym czynnikiem. To Dieta, wymień 5 jeszcze. właśnie takie różne, ludzkość tworzy pokarmy, ale są one często niezdrowe dla współczesnego człowieka, przetworzone. No.
Nawet jakby się chciało zdrowo odżywiać, to wszystko jest, wiadomo, nieidealne. No to jeszcze trzy ci zostało. Ale co ty będziesz tutaj mi mówił, ile mam wymieniać? Jak ty nawet nie umiesz opisać, dlaczego chciałeś mieć tutaj taką przerwę, Szczecinę. Nie ci powiedziałem, bo jestem przystojniejszy wtedy. Dodaję to męskości i mi się podoba. Masz trzy. Ale ja wiem, że ty przeszedłeś operację zmiany płci z kobiety na mężczyznę, ale ci nic nie... Nie, ja jestem mężczyzną i zawsze byłem mężczyzną. Jeszcze raz mi obrazić to, jak cię spotkam, a jak ci przypierdolę, to zgon będzie na miejscu. Rozumiesz? To byś musiał uderzyć w bardzo delikatne miejsce. No, no, mów, mów. A kto to wszedł ci do pokoju? Mama. Ojej, to ja nie będę z mamą rozmawiał, bo ja nie lubię z mamami gadać. Ale taki geluś głupi to lubi gadać. Idź, siema. Dlaczego twoja mama nam przeszkodziła w miłej, oświecającej konwersacji? Nie wiem, bo chciała mi otworzyć okno. Twoja mama jest twoją służącą? Nie. A chciałbyś mieć taką służącą? Jak będę mieszkał sam, to będę mieć służącą. Służące? A co by one robiły i jak byś je traktował? Mam nadzieję, że łagodnie. Pracownice, byś płacił tutaj sprzątaczkom i w ogóle. No tak. A co by robiły? Opisz. No na przykład sprzątały, nie? A jak sprzątały? Na stojąco, na czworakach? Na czworakach, nie? Żeby były widoki też fajne. Jak, a gdzie widoki? Na co? No na dupę, no. To miałyby być nagie? No tak. Ojeju. No. Co ty mówisz? Nikt by się nie zgodził na takie upokarzanie. A jak na przykład byś, to bym mu zapłacił bardzo duże pieniądze? A masz wielkie pieniądze? Nie wyglądasz na milionera, moje dziecko. No, to się grubo mylisz. No dobrze, i jakby tak sprzątały nago na czworakach, załóżmy, żeby się zgodziły. Co jeszcze by robiły? Tyle. Czyli tylko by sprzątały? Tak. A kiedy by miałyby przerwę i jak przerwę by mogły wykorzystać? Nie miałyby przerwy. Nie da się ciągle sprzątać. Zamykałbym je w specjalnej klatce i potem je wypuszczą. Ale w takiej w jasności klatce, czy w ciemnicy jakiejś? W ciemnicy. W ciemnicy? No. A czemu? No, tak na jeden dzień wypróbować. Ale nie potem można, by bo mogli. Człowiek bez światła wariuje. A ty na przykład wariujesz, jak nie masz światła? To znaczy ja czasami śpię przy zapalonej lampce, ale to czasami... O, znowu grzmot, ja muszę kończyć, bo jest burza. Pa! No i co, boisz się burzy? Tak, bo może być pożar elektryczny.